I died once. I will never forget the cold, dark fingers of death reaching out for me. However, even that death was a necessary component of the big picture. The virus that Birkin had created brought me back from the brink of annihilation. When I awoke, hatred became my master. Emergency. The self-destruct. I found the tyrant that killed me was dead, and the facility was just moments away from self-destruction. I did not have time to enjoy my newfound life. I had something I needed to do. Time to grab the data and get out. Due to the emergency condition, all data has been backed up to the UNF-013. Sergei was busy. Wesker, Albert, I am afraid that as of 2400 hours, I have taken it upon my authority to revoke your access privileges to the mainframe system. Impossible. Who are you? I am Red Queen. My primary objective is the management and protection of Umbrella assets. My secondary mission objective you will regret is the protection this, my lady. Of Umbrella that, officer I lies. Promise. Okej, okay, to co widzieliście... 10 minut. 10 minut jest wszystko, co mogę. O kurde, ja mam czas. Ogólnie w skrócie jeszcze wyjaśnię, co tu się stało. Albert oczywiście odżył dzięki wirusowi, który Birkin stworzył, czyli Golgocie, czy G-Virus. I jakby próbował wyciągnąć dane na temat projektu tego całego, jakby na temat Tyranta samego. Lecz Red Queen, czyli sztuczna inteligencja, która była zaprojektowana przez Umbrellę, UMF-13 w skrócie, 013, przepraszam, jakby jest właśnie odpowiedzialna za zabezpieczenie Umbrelli. I tam widzieliście też była White Queen. White Queen była natomiast odpowiedzialna za jakby przechowywanie danych. I te dwie królowe miały się nadzorować, czyli żadna z nich nie mogła przejąć całkowitej kontroli nad systemem, czyli nie mogła się zbuntować. No i jakby nie było, Sergej, czyli jeden z głównych dowodzących Umbrelli i przywódca również, który założył UBCS, czyli Umbra Biohazard Countermeasure Service, właśnie jest odpowiedzialny na to, że cofnął jakby przywileje Weskerowi, czyli go zwolnili ogólnie w skrócie Weskera. Zabrali mu wszystko, co mógł osiągnąć w Umbrelli po prostu i no i teraz będzie dążył właśnie do tej zemsty, nie? Ale to już inna historia ogólnie jest z Red Queen i Sergejem. My natomiast mamy opowiedzianą historię, jak on uciekł, więc let's go. Będę musiał każdy pokój teraz analizować, co i jak robić. Z tymi pająkami tam trzeba bardzo safe to zrobić. Nie wiem, ja z tymi zombiekami może pójdę tam jeszcze z tyłu zobaczyć do safe roomu, który powinien tam być, ale pewnie będzie napisane, że nie ma czasu. Nie wiem pod jaką od strony jak ich zdodżować tam tych. Ale zjebałem to z hunterami. Siema, Namek. Żebyś upadł w końcu śmieciu. Okay.
standardowo. Standardowo tak jak myślałem, że nie przejdę tam. No. Hitbox? O mój Boże, te pająki! No chodź tu drugi, no jak mam to zrobić, jak on nie chce iść ze mną tam gdzie trzeba. Widzę ammo. To co mi po tym ammo? Okej, okay, czyli może to zrobić tak. Bo z nimi tak bawić się to jest trochę przerąbane. Nie zmienia faktu, że dalej jest do dupy. Mógłbym nożem się pobawić z tymi zębiakami teraz tutaj sprawdzić. Ale to jest kurwa taka zabawa z nimi. Zdech jeden. Jest spray. Jak myślałem. Co to było? To były te pijawy. Okej, bezbłędnie. Nice. Lisa. Ma model Tyranta. Znowu Lisa. Hunter. Siema Enrico. No. Oczywiście. Wiecie co? Ja użyję, bo jeśli on ataki Tyranta, to jest one shot. Spray. Kątem oka zobaczyłem, że to jest spray. I ammo, i klip do ammo. Znaczy do broni. No.
Chyba sobie żartuję, że do Guardhouse'u jeszcze muszę biec. Ten pies tak się specjalnie kurwa ustawił, że nie chciał skoczyć wcześniej. Typowo, typical. Amo leży. Już nie mam czasu na strzelanie. Pająki tu będą. Mówiłem. Sam bym pająki tutaj dał. Jeszcze jednego bym dał. Tutaj psy nie mogą wejść. Z takie miejsce, gdzie psy tutaj nie mogą akurat wejść. Ciekawe, że jak jest tekst, to czas dalej leci. Niepotrzebnie to w sumie zrobić. Aha, nie, muszę, bo ja mam model Chrisa, to muszę to zrobić. Na modelu Chrisa nie przyciśniecie się. To jest model Chrisa ewidentnie. To w sumie widać też po liczbie slotów w inwentory. Kurwia jelaczka. Chodź tu, chodź, nie ma czasu. Hantery to tam easy, jak się umie przycisnąć przez nich. Nice. To jest cutscenka z Chronic Dalej też. I oficjalny koniec Lisy. Aha, to ja jeszcze kurwa ten, jeszcze muszę z nią walczyć. Świetnie. To nie koniec. Fajnie, że mam 30 sekund. Zgaduję, że to jest życie Teranta.
będzie Tyranta. Be a good girl and stay dead this time. And so I was reborn like a phoenix emerging from the flame. I no longer needed umbrella. A new horizon stretched out before me. I had risen beyond the human race and cheated death itself, leaving nothing to oppose me. Kunic. No, tak jak spodziewałem się, krótki mot. Mot nie jest, muzyka jest też z Kronik. To jest muzyka z Kronik idealnie. Z main menu. No i tak się kończy historia, jak Wesker ogólnie uciekł. Jeden do jednego. Mamy do jakby dopełnienia tej historii. I kiedyś mówię, Kroniki zrobię na streama, bo bardzo fajne jest właśnie wyjaśnienie kilku kwestii. Tak na przykład jak Red Queen właśnie, jak jej ucieczka. Jak na przykład wydarzenie jeszcze zerówki dokładniej. Jak oni z Birkinem planowali tam. Dużo jest spoko informacji. 10 minut mi to zajęło.